Drodzy widzowie, z nieukrywaną przyjemnością pragnę powitać na podcaście jedynego w swoim rodzaju, the one and only, wypoczętego, opalonego, troszeczkę najedzonego, Kajetana Kaźmierskiego. Witamy, witamy w pięknej Polsce! Ciao, yeah. Dzień dobry, ja już trochę zapomniałem, jak się mówi po polsku. Nie, tak zupełnie na poważnie, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie. A pazuchę chcesz czy rozpuszczalną? Tęskniłem. Plujkę dawaj od razu. Oczywiście z nami jest na podcaście także one and only, przystojny, opalony, piękny prowadzący, czyli ja. Dzień dobry. I jeszcze jest Adrian Kamyk, HD Kamiński. Witam. Gdyby nie to, że Koza mnie obudził 5 minut temu telefonem, to by mnie tu nie było, ale jestem. Dzień dobry. Widzowie, ja wracam i od razu ratuję podcast. Nie? Dokładnie tak, naprawdę. Drodzy widzowie. Jak zawsze, śmiertelnie, punktualnie o godzinie 9.00 startujemy z podcastem. Punktualność to jest nasze drugie imię. Panowie, punktualność to nasze drugie imię, ale może macie jakieś rewelacje, które u was jednak się wydarzyły w ostatnim czasie i nie jest to koniecznie obudzenie się o 23 minuty za późno. Kamyk, co się dzieje w twoim życiu dobrego? A wiesz co, cały czas, wakacyjny klimat cały czas u mnie, niezmiennie. Rozkminiam sobie dosyć mocno, co tutaj zrobić w EAFC 24, żeby na kanale się działo i żeby na streamach się działo. Widzowie, zapowiada się chyba regularna seria. Regularna seria się zbliża wielkimi krokami. No, regularna seria. W tym momencie w sekcji komentarzy uruchamiamy wielki totalizator regularnoseriowy. Ile potrwa regularna seria Kamyka? Ile odcinków albo ile tygodni? Proszę pisać swoje typy. Myślę, że dłużej niż podcast to na pewno nie, bo tutaj najbardziej regularnie jestem jednak. Nie? To są odcinki, w których jestem bardziej regularnie niż u siebie. Ale zobaczymy. No, ja liczę, że EAFC będzie fajne i tego się trzymam. Jak nie, no to przerzucam się na pokera. Wyjeżdżam z tego kraju i gram w pokera. Pamiętam? Patrzę teraz na twoją kamerkę, Kamek, i pamiętam, jak jakieś 3 lata temu ci napisałem: o, Kamek, bo widzę, że też masz tego Blue Yeti Blackout, tą samą wersję mikrofonu co ja, ale widzę, że masz podczepioną go od dołu, to polecam ci, żebyś sobie wziął 2 malutkie kawałeczki taśmy izolacyjnej i zakleił te małe dziureczki tutaj obok, żeby ci nie wlatywał kurz do środka. Ty powiedziałeś: o, faktycznie, te? Dzięki, na pewno tak zrobię! I jakby... Tam kurz normalnie wpada do środka? Tam normalnie kurz wpada do środka i jeszcze 3 lata temu twierdziłeś, że to jest świetna porada i nie, na pewno ją zaimplementujesz. Ale ogólnie to będę zmieniał mikrofon teraz przed startem. To się nazywa aktywne tłumienie szumów. To jest po prostu, wiesz, zamiast pop filtra, to ci wchodzi do środka i otula. Tak, ten sensor, tak, nie? Tak, to jest technologia jednak. To jest gorzowska technologia. A co słychać u łódzkich technologów? No mnie fajnie. Tak co prawda jakiś 30 stopni mniej niż miałem jeszcze parę dni temu. Wcale nie czuję się zaskoczony tym, że mamy sierpień i siedzę w bluzie, a jak idę z psem na spacer, to muszę założyć długie spodnie. Ale nie było tak źle, jak ciebie nie było. Nie było tak źle. Większość było bardzo ciepłych dni, nie? Dopiero było jak przyjechałeś. Bardzo źle, jak Kajtek ciebie nie było. Było bardzo źle, jak ciebie nie było. Ja widziałem, że w Łodzi były momenty, że było 13 stopni i lał deszcz przez 3 dni z rzędu. Okej. Okay. Więc ja nie wiem, jak musi być bardzo źle w takim razie, żeby... Ale to wiesz co, raczej żadna nowość. Nie, no ale wakacje, spoko. No ja właśnie mam zapisany segment włoskie, boskie wakacje Kajtka, więc proszę. Nie, no było fajnie. Ale było fajnie. Ja szanuję, jak właśnie Koza jedzie i tam sobie i siłkę dokłada i to, żeby nie zlać się jak świnia przez miesiąc. Dobrze, to szanuję. Nie, no siłka była, kroki były. Było naprawdę przyjemnie, dużo jedzenia też było, więc... No, czyli za rok w to samo miejsce, znowu to samo, powtóreczka. Pewnie tak. Okej, okay. No i fajnie. Co ci mogę powiedzieć, no? Nexium, jak w Warszawie? Ciepło, zimno? Średnio? A właśnie teraz przez ostatni weekend w ogóle w całej Polsce jakby lunęło, jak rozmawiałem z rodzicami, jak rozmawiałem z kolegami, to każdy mówi: daj spokój, weekend, a taka pizgawica, a tu było 30 stopni. I powiem wam, że w pewnym momencie uświadamiasz sobie, ja ogółem nie przepadam za latem i jest to oczywiście powód tego, że jestem ulany i to budzi we mnie gigantyczny kompleks, jeżeli mam gdziekolwiek ściągnąć koszulkę i tak dalej, aczkolwiek... Ja nie ściągam koszulki, bo jest tak spocona, że nie jestem w stanie, więc spokojnie. Nie lubię lata. I zawsze jakby z pół roku preferowałem albo wiosnę, albo zimę, tylko że wiosna w pewnym momencie pojawił się segment alergiczny. Jak się zaczyna wiosna, to po prostu wszystko, co tylko się budzi do życia, to budzi się do życia, żeby mnie zabić. Więc niekoniecznie jest to coś fajnego. Więc jednak zima u mnie jest na pole position, ale lato, jak jest się młodszym, to jest czas, gdzie masz się 2 miesiące nierobienia absolutnie niczego. Możesz się obudzić o 11 i odkrywasz
co można zrobić dziś, gdy jest się już dorosłym, to lato to jest taki sam dzień jak każdy inny, tylko jest kurwa 30 stopni. Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje, a czasu wolnego jest tyle. Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej. Ale powiem wam szczerze, to pod tym względem, dla mnie w ogóle, ja wiem, że zabrzmi teraz dla 99% ludzi najgorzej na świecie, czyli nic się nie różni od tego, co się zawsze dzieje na podcaście, ale... Kajtek, ale ogóle... tęskniliśmy za tym twoim narzekaniem, bo przez ostatnie Ale dla tygodnie... mnie koncept tego, że w lipcu i w sierpniu pracuje się normalnie, nie istnieje w ogóle, bo ja w życiu nie musiałem pójść do prawdziwej pracy w tym czasie, więc ja, dla mnie w mojej głowie lipiec, sierpień to zawsze są wakacje, nie? W sensie, ja nadal dla mnie z abstrakcją to, że ktoś w lipcu i sierpniu normalnie musi iść do pracy. W sensie, jakby ja rozumiem, że musi, no bo to jest praca i ten, ale jako, że jestem w absurdalnie uprzywilejowanej pozycji, że nigdy nie musiałem, bo po prostu po szkole zaczął się YouTube i w czasie studiów był YouTube i potem YouTube jest pracą tak naprawdę i sobie samemu tym wszystkim możesz zarządzać, to dla mnie jest nadal niesamowite to, że rzeczywiście masz te 35 stopni, a ktoś tak samo jak w listopadzie musi iść do pracy. I do mnie nadal to nie dociera, mam 28 lat no więc, prawie. Dlatego myślę, że wśród wielu osób starszych, już uczęszczających regularnie do pracy, po prostu lato jest pod tym kątem niezwykle uciążliwe. Jest fajnie, kiedy wieczorem możesz sobie wyjść nad Wisłę, możesz sobie skoczyć na jakiegoś drinka, wypić sobie piwko w plenerze, czy cokolwiek takiego, zrobić jakąś więc fajną aktywność. Tym bardziej doceniajcie. Ale tak, w trakcie takiego normalnego funkcjonowania, w trakcie transportu, komunikacją miejską, przy 35 stopniach, gdzie niekoniecznie każdy spełnia szerokie standardy, szeroko równie pojętej higieny osobistej, bywają ciekawe, ciekawe takie podróże. Kamyk, a ty za latem przepadasz, czy jednak masz jakieś... Nie zasypiaj, chłopie. Jestem. Jakaś inna pora roku skradła twoje serce. Wiesz co, ja lubię zimę bardzo, ale jeżeli chodzi o lato, ja lubię je do pewnego stopnia. Właśnie stopnia Celsjusza. Do 30 stopnia. I później jest już źle. Wiesz co, zwłaszcza teraz lubię lato przez to, że zacząłem grać w tego tenisa i jakby każda dobra pogoda to jest wykorzystanie tego, że mogę sobie iść na korty i pograć, a jak jest już taki deszcz, tak jak było ostatnio na przykład w poniedziałek, już kort, który był droższy, gdzieś tam pod właśnie tym balonem, ale tak to spoko. Jeżeli chodzi o alergię, u mnie też to jakby się odbywa, ale jakby nie leczyłem się na to za bardzo i mam wrażenie, że teraz z roku na rok coraz mniej ta alergia mnie dotyka, więc nie wiem jakby co się wydarzyło, że ta alergia mi przeszła po prostu. A miałeś w ogóle jakieś testy? Wiesz na co jesteś alergikiem? Wiesz co, miałem testy i robiłem je dwukrotnie, kiedyś jak byłem młodszy i tam było, że chyba na sierść psa, a później teraz co, które robiłem, nie wiem, 2 lata temu, wyszło, że na jajko, nie? A robiłeś ja tylko... Ale właśnie to na jajko robiłem i wsiewne, i te pokarmowe, to. I niby na te siewne... Ale robiłeś z krwi, czy na kuwalnie? Oj, teraz ci nie powiem, już nie pamiętam, ale... Nie wiem, wydałem parę stów na to, nie wiem, które to były, chyba 600 wydałem na to na łącznie. No po prostu jakby mówię, wiem, że jest taki okres, że po prostu... Wiesz, to jest ten znajomy, którego się pytasz, a jak ci się ogląda? A świetnie, na moim 70-calowym telewizorze, który kupiłem zupełnie przypadkiem za 24 tysiące złotych, ogląda się wyśmienicie. Nie, po prostu dla ludzi, którzy wiesz, nie chcieliby zrobić badania, wiesz. Na badania. Mimo, że przez miesiąc byłem w kraju z największą jakby średnią starszych osób, to i tak tu się czuję naprawdę najlepszym starcu przy tych rozmowach. Tak czy inaczej, właśnie dziwię się, że te przeszły mi po prostu ta alergia dosyć. Znaczy nie, że nie mam w ogóle, ale mniej niż względem poprzednich lat. O, może w ten sposób, nie? Także okay. Tak. Podsumowując, więc... widzowie, doceniajcie, że macie 2 miesiące wakacji, bo kiedyś się to skończy. Tak, no, niestety, i zima, tak. Zimę lubię za to, że właśnie tu jakieś narty, tu coś, śnieg, ja lubię to i nie, no nie też, ja też bardzo lubię sporty zimowe, bardzo lubię narty, bardzo lubię łyżwy, więc jakoś tak to wychodzi. Aczkolwiek lato, no to jest też sezon, motocyklowy, więc można sobie na motocyklu. To nie jest tak, że ja nienawidzę lata, aczkolwiek no to jest to, co powiedział Kajtek, że to w pewnym momencie się zmienia po prostu na masz tydzień wolnego, a później i tak musisz pracować i jest gorąco. No i jak na przykład rozmawiam ze swoją młodszą siostrą, która tu mi mówi, no tu byłam na obozie jeździeckim, teraz jadę na miesiąc na obóz harcerski, a później to mnie starsza siostra zabiera jeszcze na 2 tygodnie do Chorwacji, a mam tak...
Aha. No, no to jest, kurczę. Jest nieprawdopodobne, nie? No ale co, no Haniu, no? Ja najgorsze jest to, że ja w mojej głowie ten czas też wygląda dalej tak samo, nie? Ja się boję, jak kiedyś będzie trzeba pójść do prawdziwej pracy, będę miał te 45 lat i się wtedy dowiem, że to wtedy się zdarzy. Koza, to z YouTube'a się tyle nie zarabia, że ty już nie masz odłożone na emeryturę od 45 roku życia? Nie, no oczywiście, że mam. Kajtek ma zabezpieczoną przyszłość do tego stopnia, że mógłby nie oszczędzać, każdego dnia wydawać tyle, ile chce, o ile jego życie skończyłoby się jutro. Nie, przepraszam, widzowie, teraz bądźmy poważni. Jako każdy człowiek, który zaczął zarabiać, mam odłożoną poduszkę finansową, która powinna starczyć mi na 6 miesięcy bezrobocia, więc jestem pod tym względem zabezpieczony. Ale czy mógłbym przestać pracować w ogóle? No niestety nie. I teraz każdy odpala kalkulator i liczy, tak samo jak kalkulatory odpalili wszyscy oglądający losowanie polskich drużyn w europejskich pucharach, ponieważ na 8 sierpnia 2023 roku nie regulujmy odbiorników, ale wszystkie 4 ekstraklasowe zespoły nadal grają w europejskich pucharach. Jest tu zarówno Raków Częstochowa, który przeszedł w końcu ten dominator, jakim jest Karabach FK. Jest to warszawska Legia, która po sporych ale odprawiła z kwitkiem Orda Basy Szymkent. Jest to Lech Poznań. Jest to także Pogoń Szczecin. Panowie, Raków Częstochowa teraz będzie się mierzył z mistrzem Cypru, czyli z Arisem Limassol. Ja muszę was zapytać wprost, bo widzę wasze skonfundowane spojrzenia. Czy oglądaliście chociaż jeden mecz polskich drużyn w europejskich pucharach, w eliminacjach europejskich pucharów do tej pory? Oglądałem 4 skróty. To się liczy? Myślę, że jesteś lepiej przygotowany niż niektórzy eksperci. Oglądałem Raków na dywanie w hotelu. Czy to się liczy? Ale rozumiem, że z Karabachem, tak? Nie, no przecież jak tam oni się przygotowywali, był taki filmik, że jeszcze odprawę taktyczną mieli taką aktywną na dywanie w hotelu, nie? No. Nie widzieliście tego? A widzisz, to Koza jest lepiej przygotowany jeszcze, bo oglądał to. Ale to w ogóle, szczerze powiem, a propos beka, odprawy taktyczne. Nie, to... ale nie, to nie beka, jakby chcę powiedzieć, że to wreszcie, kurczę, zaczyna wyglądać tak naprawdę fajnie wszystko w Polsce. Dawid Szwarga i cały zespół Rakowa Częstochowa, przyjeżdżając na mecz z Karabachem Agdam, no oczywiście musiał się mierzyć raz, że z drużyną, która od 8 lat nieprzerwanie grała zawsze w fazach grupowych europejskich pucharów. To raz była Liga Konferencji, raz była to Liga Mistrzów, a reszta to była zawsze Liga Europy. Chłop przyjechał i powiem wam tak, w końcu jest takie ziarenko profesjonalizmu pozasportowego, jak i sportowego, że to się w głowie nie mieści. Taki nawałka vibe trochę, nie? Oni przyjechali do tego, oczywiście to nie jest klimat, jak przyjeżdżają ci zawodnicy UFC, że mogą ci wpaść do Abu Dhabi 3 tygodnie wcześniej i przygotowywać się do tej temperatury, ale oni przyjechali tam odpowiednio kilka dni wcześniej. Całe treningi przeprowadzali w ortalionach, żeby przyzwyczaić swoje organizmy do tych absolutnie agonalnych temperatur. Przyjechali w całości ze swoim wyżywieniem, kucharzami, cateringiem, żeby nie jeść nic, nie pić nic, co było stamtąd, bo nie wiadomo, na co się trafi, czy dopadnie ci akurat klątwa faraona, czy cholera wie co. I w taki sposób się przygotowywali po prostu do tych agonalnych wręcz temperatur, które wielokrotnie potrafią kogoś zaskoczyć. No bo sorry, ale nawet jeżeli w Polsce mamy akurat dzień, w którym jest 33-35 stopni w Częstochowie, Warszawie, Łodzi, czy w Szczecinie, czy w Gorzowie, to jest jednak zupełnie inne 35 stopni niż 40, jakie zastajesz w Baku. Więc... A zatem tam nie jest trochę... wyżej? Tam jest troszeczkę inna wilgotność, tam jest troszeczkę inne, inaczej się odczuwa tą temperaturę, więc ogromny szacunek. Aris Limassol, czyli na Cyprze jest teoretycznie minimalnie chłodniej, tak patrząc na średni, na Nie może być w Baku wyżej, bo z tego co widzę, Baku jest w depresji. Na amplitudę, ale to stąd jest tam taka wilgotność też, tak? No tak. No, to też wpływa, no, nie? Ale ja byłem przekonany, że to jest jakoś te... bo to jest tu, dobra. Cypr to jest około 2 stopni chyba mniej, patrząc na amplitudę temperatur, jeżeli o to chodzi, ale mimo wszystko to też są ekstremalne warunki, aczkolwiek ja osobiście, patrząc na to, że Raków teraz gra z Arisem Limassol, drżałem dużo bardziej o starcie z Karabachem i nie chcę też się poczuć za pewnie, bo już wielokrotnie byliśmy bardzo pewni drogi polskich drużyn w europejskich pucharach, ale uważam, że cholera jasna. Patrząc na to, że po przejściu tego Arisu Limassol Raków trafia na kogoś z dwójki FC Kopenhagen i Sparta Praga, ja naprawdę widzę szansę na polską drużynę w grupie Ligi Mistrzów.
To byłoby piękne. No, jakby patrząc na to, że niektórzy mówią o tym, że inne zespoły polskie mogą trafić gorzej w swoich eliminacjach do Ligi Konferencji na przykład, no No ja myślę, to... że Pogoń trochę tak trafiła, bo oni od razu dostają gonga na łeb od Chętu, więc tu mogą być ciężary. No właśnie, no właśnie, więc tutaj spoko, fajnie by było, patrząc na to właśnie, jak się przygotowują, jak o to dbają. Czy nie chcielibyśmy zobaczyć polskiego zespołu w Lidze Mistrzów? Oczywiście, żebyśmy chcieli. No i taki Raków to byłoby coś pięknego. Tak jak właśnie kiedyś było to trochę takie memiczne, że te polskie zespoły to tylko wchodziły do tych eliminacji po to, żeby dostać na łeb i dalej skupiać się na lidze, to teraz już tak po prostu, patrząc na to, jak grają te zespoły, bo na przykład wydaje mi się, że Pogoń Szczecin gra bardzo, bardzo fajny futbol. To jest taki radosny futbol, bo oni radośnie grają, ale radośnie pozwalają sobie też wjechać w swój blok defensywny, no i stracili masę tych bramek. Ja mam wrażenie, że o ile wcześniej to się trochę sprawdziło, to w momencie, w którym przyjdzie im się zmierzyć z taką marką sensowną, jaką jest Chęt, to może się trochę ten ich radosny futbol na nich zemścić. No, zobaczymy. Ja w ogóle bardzo już się nastawiłem na wyjazd na jakiś mecz Pogoni, bo mam blisko, a żeby nie być, to właśnie fajnie. Gdyby tam właśnie Pogoń gdzieś doszła dalej, przeszła jakimś cudem kolejne zespoły, no to gdzieś pojechać na jakiś fajny zespół, to No byłoby ale coś to pójdź ciekawego. sobie na mecz z Chętem, masz za tydzień. Za tydzień grają w Szczecinie z Chętem, więc to myślę, że... Właśnie dlatego myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby pojechać. Nie wiem, jak z biletami, czy jest ciężko, czy nie, chociaż no, stadion mają świeży, więc tych miejsc też jest więcej, więc zobaczymy. No, chętnie się wybiorę i wtedy może właśnie byłaby ciekawsza perspektywa na porozmawianie o tym meczu w następnych podcastach, jeśli bym był. Więc ja trzymam kciuki, naprawdę, za te polskie zespoły i niech idą, niech wszystkie cztery nawet, niech będą w grupach. Kiedy ostatni raz mieliśmy dwa zespoły w jakichś grupach Ligi Mistrzów Europy? Chyba dawno? No nie no, no bo teraz jest jeszcze ten problem, że od tych trzech Konferencji doszła, sezonów dochodzi tak. Liga Konferencji, więc trochę ciężko jest patrzeć na te wcześniejsze sezony przez pryzmat tego, że teraz doszły de No ale facto tak w trzecie. zeszłym roku był jeden tylko przecież, bo tylko był Lech. Tak, ale chodzi mi Nie. o to, że fakt tego, że no niektórzy nazywają te rozgrywki pucharem Miszki Miki, myślę, że trochę mógłby się obrazić Jose Mourinho, który płakał po zdobyciu tego pucharu, że ktoś mu mówi: "Aha, paruwo, to puchar Miszki Miki jest, co ty płaczesz? Nie bądź Beksa." Ja uważam, że tak, te rozgrywki są na obecną chwilę skrojone pod ekstraklasowe drużyny, ale musimy od jakiegoś momentu jednak zacząć tę odbudowę tej polskiej klubowej piłki. Jeżeli to ma być wbijanie się regularnie do Ligi Konferencji, to ja jestem jak najbardziej na to. Kajtek, wyrywa ci się tam jakiś uśmieszek, dlaczego? Bo ja jestem ciekawy, czy jest takie uniwersum, w którym w jednym momencie w polskim futbolu i reprezentacja, i piłka klubowa idą do góry? Czy to zawsze musi Nie, być nie, nie, tak, że to... jak reprezentacja jest tu, to piłka klubowa jest Teraz w tym tu? momencie... Jak reprezentacja jest tu, to się takie DNA robi, nie? To się tak przeplata po prostu. Polska piłka klubowa już wyszybowała tam, jest na czwartym piętrze w ogóle, a z kolei PZPN już się do Niesamowite kanalizacji, to w jest. kanalizacji siedzi tam, to jest... Niesamowite to jest po prostu. Ale fajnie by było, jakby... Zizu, ziza. Mam nadzieję, że to, co się dzieje, jakby... Sportowo oczywiście to jest istotne, ten sezon, ale liczę na to, że nie będzie to, że będzie to dobrze wykorzystane przez polskie kluby, no bo jednak jak prezentujesz tych zawodników na arenie międzynarodowej, to wiadomo, że któryś w końcu gdzieś pójdzie za większe pieniądze. Ale my I punktów do rankingu już, ile nałapaliśmy też punktów punkty do tak, ale rankingu? wiesz, jakby chodzi o to, żeby te kluby były w stanie wreszcie jakby stawiać się w miejscu finansowym takim, w którym będą w stanie utrzymać tą grę w Europie dłużej niż jeden sezon, nie? Więc żeby też potrafiły fajnie, mądrze sprzedawać zawodników i tak dalej, ale też te pieniądze potem dobrze inwestować, a żeby nie było tak, że sprzedasz gościa, a potem nie jesteś w stanie go zastąpić kimś wartościowym i z jednego sezonu w europejskich pucharach robił się potem 3 bez i tak się to koło toczy, nie? Więc liczę na to, że teraz właśnie te punkty rankingowe i ogólnie ta dobra atmosfera przełoży się na to, że ta sytuacja, która jest teraz, nie powiem, że będzie normą, ale że będziemy bardziej przyzwyczajeni do tego, że na przykład te dwa kluby regularnie nas reprezentują, no bo to przynosi większe pieniądze właśnie tym klubom, przynosi większe pieniądze do ligi, bo może wtedy wreszcie te kluby będzie stać na kupowanie zawodników bezpośrednio z ligi, bo ja na ekstraklasie się za bardzo się nie znam, ale nie trzeba się znać, żeby wiedzieć, że tak naprawdę kluby ekstraklasowe nie kupują najlepszych zawodników ekstraklasy, nie?
bo ci piłkarze albo z ligi, po prostu no, z ligi no wychodzą. W tym sezonie trochę było wyjątków takich, jak tak, na przykład Jebołak zamienił Śląsk na Raków, ale no rozumiem, do czego zmierzasz, tylko że te drużyny, które teraz grają w tym europejskich pucharach, naprawdę, naprawdę wydają się być sensownie przygotowane i tak, też bym chciał, żeby to nie był tylko jednorazowy wybryk, tylko żeby zarówno tak jak się Raków naprawdę, naprawdę dobrze przygotował pod kątem kadrowym, technicznym. Która przeszła, Legia, która parę lat temu awansowała do Ligi Mistrzów, też się wydawała być sensownie do tej Ligi Mistrzów przygotowana i wydawało się, że te pieniądze, no, które będą... Legia odskoczy lidze za hajs z Ligi Mistrzów. To miało być w ogóle game changer, nie? I no, odskoczyła tylko nie w tą stronę, nie? Jakby... I więc fajnie by było, żeby te zespoły rzeczywiście i jakby wzięły te pieniądze, które są na stole i żeby... żeby to coś zmieniło, a nie tylko jeden sezon. Nie? Ja uważam, że to jest fajne bardzo, żeby każdy zespół z Ekstraklasy radził sobie jak najlepiej w Europie. Patrząc na sytuację Legii, mam wrażenie, że raczej teraz po odejściu Majka Nawrockiego, który swoją drogą odszedł od razu do Celticu Glasgow i zadebiutował tam w pierwszym meczu od razu. W pierwszym składzie, pierwszy mecz tylko chłop wpadł, więc dzieje się. Ale uważam, że Legia potrzebuje wzmocnienia na pozycji środkowego obrońcy, chociażby do rotacji, bo liczba błędów, jakie tam popełniano w defensywie w meczu z tymi Ordabasami z Szymkentu, no to można było się za głowę złapać. Kilka razy Rafał Augustyniak jakby bardzo chciał, żeby któraś drużyna strzeliła bramkę i niekoniecznie była to warszawska Legia. Ale wiadomo, każdemu się zdarza słabszy dzień. To nie jest tak, że Rafał Augustyniak nagle zapomniał o tym, jakim jest piłkarzem. Aczkolwiek do rotacji, zważając też na odejście Majka Nawrockiego, uważam, że tam jeszcze można by się pokusić o transfer na środek obrony. No to tak tylko reasumując. Legia gra teraz z Austrią Wiedeń, więc na papierze jest to ekipa naprawdę, naprawdę mocna i dalej, jeżeli by przeszła Austrię Wiedeń, trafia na kogoś z pary Omonia i Midland w tej decydującej rundzie. No to ja stawiam, że teraz że będzie. Zmienimy temat, bo my z Kamykiem już nie umiemy udawać, że wiemy, o czym mówimy. To ostatnie tylko, że Lech ma Spartaka Trnawę, który wydaje się być na papierze, Lech trafił najłatwiej, teoretycznie patrząc na papierze, na taki potencjał sportowy danej drużyny, aczkolwiek później Lech w tej decydującej fazie będzie się mierzył z kimś, jeżeli przejdzie, z duetu Slavia Praga i Dnipro, więc tutaj jeszcze nic nie jest wiadomo. Mam wrażenie, że polskie kluby wylosowały naprawdę niezłą ścieżkę do tych faz grupowych europejskich pucharów. Raków Częstochowa, jeżeli się zepnie, jeżeli będzie skoncentrowany, to nie mogę powiedzieć, że ma autostradę, ale może sobie jak najbardziej wytorować, wybić kilofem tą drogę do fazy grupowej Ligi Mistrzów i uważam, że to brzmi realnie, to brzmi sensownie, takie są fakty, czego szkoda, nie mogli powiedzieć nie organizatorzy Cloud MMA po tym, gdy ich transmisja była wywalana średnio co 10 sekund podczas pierwszej debiutanckiej edycji gali. Kamek, czy oglądałeś Cloud MMA? Słuchaj. Tak o, moja historia z Cloud MMA. Byłem sobie w Zielonej Górze na turnieju pokerowym i mówię, dobra, na telefonie sobie odpalę Cloud, no ciekawi mnie, pojedynek Neymana pewnie będzie trwał z jakieś 16 sekund, więc... Co mówię... za przypadkowa liczba! Tyle co Kamek wygrał w pokera, tyle stracił na Cloudzie. Nie, i odpaliłem sobie stronę, ale nie chciało mi się załadować. Mówię, dobra, zobaczę, może tam przeciążenie jakichś serwerów, wchodzę na YouTube'a, bo mieli te pierwsze walki i mówię, dobra, oglądam sobie na YouTubie. Rzeczywiście pierwsza walka fajnie, druga walka spoko. No i tam później była przerwa, gdzie Kaniowski mówił o tym, że no są problemy, ale spokojnie, już działa. No i ja tam sobie wchodzę, nie działa, wchodzę, nie działa. Jest trzecia walka, obejrzałem ją. Tak mówię, wiecie co, jakby nie zaryzykuję, żeby odpalić tą stronę, przelać hajs i nie oglądać tego, więc stwierdziłem, że odpuszczę temat, jakby pewnie i tak gdzieś w shortach będą te walki na YouTubie, mówię, no obejrzę sobie, ale chciałem kupić i powstrzymało mnie to, że po prostu strona nie działała przez jakiś czas. Jestem ciekawy, ile osób tak miało, że chciało kupić, strona nie działała i rzeczywiście się jakby nie zdecydowali na to, bo stawiam, że to są spore pieniądze i spore problemy dla nich teraz. Nie wiem, jak z tymi reklamacjami będzie, ale no tak wyglądała moja historia z Cloudem, więc nie dołożyłem się do tego biznesu ich. No to ja na przykład też nie dołożyłem się do biznesu Cloud MMA. Prawda jest taka, że przez te całe problemy techniczne, nie wykupując absolutnie żadnej subskrypcji, żadnego pay-per-view ani nic z tych rzeczy, wszystko to, co mogłem zobaczyć, zobaczyłem de facto na Twitterze przez filmy, które zamieszczał sam profil Cloud MMA, albo po prostu filmy, które umieszczali inni użytkownicy. No jest na ten temat ogromny dym z tego względu, że to były masowe problemy. Cloud MMA się tłumaczy, że to niby były ataki hakerów,
hakerskie, które spowodowały niefunkcjonowanie ich serwerów, więc mnóstwo osób się zastanawiało, jak oni to zrekompensują tej całej masie ludzi, która to reklamowała, na co Cloud MMA powiedziało: spokojnie, my wiemy, jak to wam zrekompensować, jak sobie wykupiliście pakiet premium, który pozwala wam obejrzeć później archiwizowany zapis przez 7 dni, mordo, obejrzysz przez 10. Ma wow. Na mój koszt, ja stawiam. Nie dziękuj, naprawdę, nie dziękuj. No bo akurat ręki. Ktoś był na wakacjach przez 7 dni i akurat ten jeden dzień mu potrzebował na to, żeby później sobie zobaczyć powtórkę gali, tak, z emocjami i tak dalej. No, to jest moje ulubione zajęcie, 10 dni po danej gali freakowej obejrzeć ją sobie od zera, od nowa i przeżyć te emocje jeszcze raz. Przeanalizować, czy to na pewno było 15 czy 16 sekund Marcina Najmana. Czy no ten dobra. Pierwszy cep, który jak sam powiedział, świetnie był zarzucony technicznie niczym Muhammad Ali, faktycznie postawił fanfarę na miękkich nogach. Czy to się wydarzyło? To trzeba po prostu przeanalizować dokładnie. Słuchajcie, to ja mam tylko pytanie, czy według was nie lepszym rozwiązaniem, nie wiem, na pewno nie lepszym finansowo dla nich, nie byłoby to, żeby jak już były takie giga problemy, puścić całą galę na YouTubie i jakby wszystkie walki, a dla jakby osób, które wykupiły, jakby dać jakiś dostęp do, albo taniej na przykład drugą galę? Myślę, że pod kątem sponsorskim niemożliwe jest wypuszczenie całej gali za darmo po prostu, że to są takie tam paragrafy podpisane ze sponsorami, że to jest po prostu niemożliwe, aczkolwiek uważam, że najsensowniejszym byłoby albo zapewnienie tak darmowej uważasz, transmisji, że... Ale nie, albo zapewnienie czemu uważasz, zniżki. Czemu uważasz, że pay-per-view musi być ze względu na sponsorów? Uważam, że mogą być takie zapisy po prostu, że ale jest to... Ale przecież sponsorom czysto teoretycznie... Sponsorom zależy na jakby no prezencji, na dotarciu do jak największej grupy odbiorców. No. Więc jakby maksymalizujesz zasięg, ewentualnie udostępniając coś za darmo, a nie jeszcze dając bramkę płatniczą. Po prostu mam wrażenie, że mogą stać za tym albo jakieś sprawy sponsorskie, albo po prostu same Cloud MMA nie będzie chciało moim zdaniem się aż stało tak jawnie... za tym, moim zdaniem stało za tym to, żeby cokolwiek zarobić. Żeby na pay-per-view nie przyznać się też do błędu, też aż tak bezpośrednio, bo przecież teraz to zwalają nie, że to były ich problemy, tylko że to były ataki hakerskie, że jeżeli macie problemy technicznie z oglądaniem transmisji, to wyczyśćcie ciasteczka i tak dalej, tam dodawali w taki sposób posty, które się spotykały z całą masą negatywnych interakcji. Kajtek, nie wiem, jaka jest solucja, absolutnie, i nie wiem, jakie może być rozwiązanie tutaj prawne, ale wydaje mi się, że to, co powiedział Kamyk, że ewentualne zaproponowanie jakiejś zniżki, nawet naprawdę, naprawdę dużej na ewentualną nadchodzącą galę, może to by ludzie potraktowali jako rekompensatę. Moim zdaniem to by było dużo lepsze i przede wszystkim... Ale coś takiego chyba było na fejmie raz, że przez problemy techniczne oni chyba zaproponowali jakąś zniżkę na następną galę. Teraz już nie pamiętam nawet, ale... Ale wtedy Cloud by mógł pokazać, że wiecie, z tą fajną federacją, z taką bardziej ludzką twarzą, że Fame to już zrobiła korpo, bezduszna i czyha tylko na wasze portfele, a my jeszcze w ogóle mogliby pójść w narrację, że były te ataki hakerskie, więc niektórym zależy tylko na zysku i tu próbują nas stłamsić, a my i tak chcemy wam dać dobrą rozrywkę, puściliby to na YouTubie i tak straty są moim zdaniem ogromne, więc możesz zarobić wizerunek albo stracić i hajs i wizerunek, a oni stracili i hajs i wizerunek prawdopodobnie, nie? No ja się też więc zastanawiam. Wydaje mi się, że to rozwiązanie tutaj młodego junior PR ninja warrior manager CEO Kamyka jest dobre. Ja jeszcze się zastanawiam, ile osób oglądając na YouTubie i widząc, jakie są problemy, gdzieś tam sprawdzając na Twitterze, kupiłoby tą galę podczas właśnie tych pierwszych trzech walk. Jakby ja wiem, że tam dosyć dużo, ale jeżeli słyszysz w tle, że są problemy z tym, żeby obejrzeć tą galę, to myślę, że i tak większość już zakupów była zrobiona przed galą. Z różnych linków od wszystkich osób, które zawsze udostępniają. Że a nie, to właśnie link... jest paradoksalnie, to kiedyś Boxdel powiedział, że najwięcej tych pay-per-view jest wykupywanych zawsze w trakcie trwania gali już. No. Okay, w trakcie okay. tych dwóch pierwszych promocyjnych walk jest zatrzęsienie istne wykupowania pay-per-view. No tak, tylko że jeżeli wszystko chodzi dobrze, nie? Jeżeli wszystko chodzi dobrze, to okej, to rozumiem, no bo już Fame się przyzwyczaił do tego, że wszystko chodzi tam dobrze, ale jeżeli jakby są w tle, gdzieś słyszysz, że są problemy i sam nie możesz wejść na stronę podczas tych pierwszych, no bo ja wchodziłem na stronę, kiedy miałem YouTube'a w tle odpalonego i chciałem kupić ten dostęp, a nie było to możliwe, no to czy nie zapalać się lampkę, że hej, to może po prostu nie zadziałać, nie? To jest trochę takie, że rzeczywiście mogło nie zadziałać, no i w tym momencie nie zadziałało, więc no
no tutaj nie wiem, ile właśnie jeszcze mogliby zyskać tych pay-per-view podczas właśnie tej streamu na YouTubie, ale no, no wyszło słabo na pewno. Jak na pierwszą galę, to wyszło tragicznie pod względem pay-per-view. Ja nie kupiłem, bo wtedy wracałem, a poza tym nawet jakbym nie wracał, to bym nie kupił, bo nie było pół walki chyba, które by mnie interesowało, tak realnie, mnie więc... Mnie realnie interesowała jedna, jedyna walka i to było starcie Zbigniewa Bartmana z Tomaszem Hajtą. I szczerze mówiąc, byłem trochę w szoku, że Zbigniew Bartman, czyli jeszcze przed chwilą aktywny, czynny, będący cały czas w treningu siatkarz z Boskim Gianim, który od 15 lat nie jest już aktywny jakkolwiek sportowo, jest przede wszystkim starszy o 15 lat, że nie skończył tego w pierwszej rundzie. Trochę byłem w szoku. Ja wiem, że i tak skończył go przed czasem, skończył go w drugiej rundzie, ale spodziewałem się jednak totalnej dominacji w tej pierwszej rundzie i że to się zakończy raczej dużo szybciej. Natomiast no, Tomasz Hajto pokazał przez 20 sekund więcej charakteru niż Marcin Najman na przestrzeni ostatnich 16-sekundowych walk. Ja, to albo Marcin Najman, te wywiady po tym, to jest po prostu coś pięknego. Jest niesamowite, stary, że jego wywiad trwa 5 minut. I on opowiada, stary, o 16 sekundach, tak jakby gdybyś zobaczył ten wywiad, to miałeś wrażenie, że to była wojna, nie? On że jakby to był Hall of Fame UFC normalnie, miał że tam dwóch gladiatorów. Ale już go dotarł tym świetnym cepem, bo on już nie wyprowadza prostych, bo on wie, że cep jak sięgnie, to on zmiażdży przeciwnika. I ten gameplan, który na początku wprowadził z tym cepem, sprawił, że Fonfara już na miękkich nogach do niego podchodził. Po walce owszem, oceniam, pójście po nogi było błędem taktycznym, niemniej już cesarz mógł zaskoczyć po tym pierwszym cepie wszystkich zebranych na Torwar Arena. W UFC walka wieczoru to jest 5 po 5, nie? Tak mi się wydaje. To jest o tytuł. To powinno być 5 po 5 sekund, kurwa, to Najman by miał w końcu nie, no, ale o tytuł jest 5 po 5, tak mi się tak, wydaje. Tak, o tytuł nie? jest 5 po 5, jak no, walczą o pas. Ale chyba wieczoru też jest, bo wydaje mi się, że teraz Gamrot też będzie się bił 5 po 5, ale już tu nie chcę... Albo 3 po 5. Janek Błachowicz rozeźlony. Ale tak czy siak, analiza tych walk trwa krócej niż to, co Najman analizował, nie? Ale... Jakby to jest... Nieprawdopodobne. Ja nigdy nie byłem w MMA w treningu, ale to jak Najman, jak już idzie po te nogi, jak już on leży na tym i zasłania się tymi rękoma i on nie próbuje z tego uciec, jakby, nie wiem, nie próbować się przerzucić jakoś, nie wiem, nawet oddać plecy i zostać uduszonym, whatever. On po prostu, jak już kładzie się na tej ziemi... No przecież wypłata się nie zmieni, czy no nie, będzie się no bronił, no, czy nie będzie bronił. No, on jak już, się on już zrobił ziemi, swoje, jakby... Tam już się nic jakby, nie dzieje, to jest nie? taki biznesplan, stary. Znaczy, to jest taki on zrobił biznes swoje plan, absolutnie tym, że raz, że to obejrzeli ludzie, on zrobił swoje tym, że my teraz o tym gadamy, no, że ludzie pieniądz o tym się gadają. Zgadza, głowa nie boli, wszystko jest G. W sensie, każdy ciśnie bekę, ha, 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 głupi Najman, ludzie kochani, on przerasta nas tutaj pod kątem biznesowym wszystkich razem wziętych. No to jest nieprawdopodobne, żeby przez tyle lat ciągnąć swoją karierę na zasadzie tego, że gdy ktokolwiek cię uderzy, to ty się kładziesz i odklepujesz. Przecież ile on hajsu za to, przecież on myślę, że za to, to... Znaczy nie wiem jakie są stawki, no ale myślę, że z 300 koła to on zgarnia na tak... Ja myślę, że Marcin Najman ma tam zasobny portfel. No więc stary, jakby po co on miał ten? Przecież on nie zrobi na tym, że jest gladiatorem kariery, tylko on zrobi karierę na tym, że ten go zbił. On będzie gadał potem o tym 5 minut, jak to on go nie zbił, ale go zbił. Zajebiste były, jak on był przebrany tam za centuriona, za cesarza na konferencjach. Jak ja patrzyłem później, nie oglądałem tych konferencji i później patrzę na Twittera, jakie zdjęcia na ten... Co tu się kuźwa dzieje w ogóle, Asterix i Obelix, Marcin Najman w roli głównej. No, więc powiem ci, że jakby tylko o to chodzi, nie? No tak. Jestem ciekawy, ile walk jeszcze jest w stanie w ten sposób pociągnąć, nie? Czy to będzie 10, 15 walk, czy... Ale to nie jest kwestia, ile on jest w stanie, tylko ile ludzie będą się jeszcze tym interesowali, a jak widać się tym mega interesują. Wydawało się, że przecież w Fejmie, po tej całej akcji z kopnięciem Cassiusa, to wtedy wydawało się, że będzie skończony, że Najman będzie skancelowany. A on, jak Feniks z popiołu, stał i powiedział, ty ruda małpo, ja nadal żyję. I nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Ale pamiętacie moment w Fejmie, kiedy on tam wygrał z dwie walki i wszyscy dosyć go polubili? Był moment taki polubienia Najmana nawet chyba. Bo, tak, on miał taki moment, szczególnie jak się z tym bestią bił, Piechowiakiem chyba? To było tak, że ten wszedł, co tak koszulkę rozrywał, chyba prime Najmana, jeżeli chodzi o chęć, jakby o szacunek do niego publiczności, nie?
Tak, takie mam wrażenie, że to był ten moment. No, ale już no... Słuchajcie, na pewno go zobaczymy jeszcze w niejednej walce, to jestem przekonany, że tam jeszcze z 4 walki to na pewno. Nie wiem jak, ale ja nie ukrywam, że mnie zdecydowanie bardziej uniwersum Fame'u interesuje i tego, co się będzie działo. Ten Fame, ten piątkowy taki, co był, to obejrzałem sobie. Nie ukrywam, sporą przyjemnością. No i ciekawy jestem tak naprawdę nie tyle tych kolejnych gal, co się wydarzy wokół tej 20, no bo tam się mówi o jakimś Freezie, o czymś. No, wydaje mi się, że ta 20 rzeczywiście to może być takie duże wow. Teraz wiem, że ta karta walk, ta najnowsza, nie została przyjęta jakoś entuzjastycznie. Też nie ma co się dziwić, bo chyba nie ma tam takich mega walk. W sensie ja tu, mnie ta walka trenerów całkiem interesuje, która tam będzie. Bo tam Szyszka się bije z tym trenerem między innymi Daszkiewiczem. Linki Master, nie? To jest chyba on, to jest jej trener chyba, tak, nie? Tak. Swoją drogą, czy graliście w Wiedźmina? Którego? A ja wiem, widziałem to z tym, że Szyszka wygląda jak ten któryś tam ziomek. A, to wie, no akurat. Nie mogę. Ja nie widziałem tego, ale jak już sobie tak poskładam, to rzeczywiście ja wiem, o kim mówicie, o tym Wiedźminie innym, tym takim złym, tak? Tak, z tym? Jest taki, kurde. Ja nie wiem, ja nie grałem w Wiedźmina, ja w ogóle nie znam uniwersum Wiedźmina, więc wiem, że jest jakiś... Leto? Tak? Tak się on nazywa? Tak. No, ale jak na to popatrzyłem, to jest Leto, to jest normalnie jego Tak. Absolutnie. Jak teraz o tym powiedziałeś, to rzeczywiście to prawda. Także... Czy Adrianie, patrzę na twoją kamerkę i widzę, że zastygłeś. Ale nie, jestem cały czas. No, więc tak, jest zdecydowanie podobny do Leto. No, ta 19, myślę, że tam jest w ogóle jeszcze ta cała sytuacja z tym, że Krzysztof Diablo Włodarczyk został ogłoszony, po czym jego menedżer powiedział... Żeby nie było, ja nie wyrażam zgody na... bycie w tym podcaście. Jakby i publikację tego podcastu. Nieprawdopodobne to jest. To jest niesamowite. Hit. No i oczywiście wjeżdża cały na biało, żeby ratować federację. Kto? Amadeusz Ferrari. Amadi. Chociaż teraz widzieliście tą sytuację, gdzie Amadi był sobie na turnieju pokerowym w Bratysławie. Grali sobie heads up'a z Kansiuszem, a tam bomba wjeżdża, który jest goniony listem gończym. I zbija pionę z Amadim. Mówi, siema, jestem tu na streamie właśnie w Bratysławie. I tyle, nie? Jakby totalna głupota. I niestety przez to bardzo źle wygląda środowisko pokerowe znowu, bo znowu jesteśmy kojarzeni z ludźmi, którzy są gonieni listami gończymi. I poker to zło. Także myślę, że najgorzej to w tym przypadku wygląda polski wymiar sprawiedliwości, że ziomal, który miał być w więzieniu, gra w poksa w Bratysławie, nie? To chyba jest coś nie tak. No niestety, także szkoda, że ci ludzie tam się pojawili, ale to rozbawiła mnie ta sytuacja, jak sobie ziomek chodzi i zbija pionę z Amadi. No cóż, i Amadi ratuje galę, tak, więc znowu kto jak kto, ale piekło cały czas płonie Amadim właśnie. No aczkolwiek ja mam tak, że ja mogę zobaczyć sobie jego walkę, bo one zawsze są w jakiś sposób interesujące, ale ja już jestem tak zmęczony tym... udawanym krzyczeniem i tak dalej, że... On nagle konflikt sobie znalazł, to też jest, I nagle się okazuje stary, że to jest jego najbardziej znienawidzona postać od lat, nie? Chociaż nigdy o tym nie wiedziałeś, to nagle. No, tam Karaś wyciąga. Jeszcze się z kimś bije, nie pamiętam. Nie, już nie. Już jest wycofany chyba Karaś. Tak? Tak, bo przez to zamieszanie, z tego co widziałem, jest zaktualizowana karta walk i Karaś... No to był i przecież go bronili na tym... Jest na Instagramie tam, Fame'a, przynajmniej to jest post sprzed 5 dni, jest cały czas Nowaczkiewicz versus Karaś. To właśnie ta walka mnie interesuje, jestem tego. Ciekawy. Nową kartę, jakby już bez tego, bez, ale to możliwe, że źle widziałem albo coś ten, także... Nie, to ja nie widziałem bo tego. Nawet jak macie zdjęcie w tle na Twitterze Fame'u, na X-ie Fame'u, przepraszam. No właśnie, muszę wejść na X-a, czekaj, już sprawdzam. Boże, tam... jak ja ogólnie nie mam problemu z rebrandami i tak dalej, to jest najgorszy w historii. No i zobacz, masz najnowszą z 2 sierpnia i tam nie no, ma. Ale nie, no masz zestawienia księżniczki z A nie, jest Albertą. Karaś z Nowaczkiewiczem. Jest, nie, dobra. Dobra, to coś mi się ten... Znaczy muszę powiedzieć, że te walki ogólnie rzecz biorąc, zapowiadają się całkiem ciekawie moim zdaniem. Wszystkie. Aczkolwiek nie wiem, czy konferencje mnie w jakikolwiek sposób interesują.
ale jeżeli chodzi o walki, to pierwsza w ogóle mnie nie interesuje, ta rozpisana, ten Bóg estetyki hater, to w ogóle nie, ale już ta walka kobiet, biorąc pod uwagę, że one są naprawdę, kurcze, wielkie, to może być ciekawe. I to jest zaskakujące, że ona jest tak nisko i w ogóle jest zaskakujące są reakcje osób, że bardzo tutaj właśnie piszą w sekcji komentarzy na przykład na Instagramie o tym, żeby zamienić drugą walkę z walką szóstą. Czyli zamienić miejscem Nowaczkiewicza właśnie z Szeją i tą Rybak. No tak, no. Ale to jest na pewno jakoś policzone. W sensie, że... Pewnie tak. No, musi być jakoś ten... Ale to muszę powiedzieć, że ta druga walka bardzo mnie interesuje. Mnie interesuje bardzo walka trenerów, bo to jest ciekawe moim zdaniem po prostu. Tym bardziej, że oni są mocno zanurzeni w tym uniwersum, więc... To jest fajne. Wrzosek, Szeliga, no to... znaczy, bo po prostu wiadomo, że Wrzosek wygra. Ja już bym w ogóle zaczął oglądać nowych ludzi tam trochę bardziej, tylko nie wiem, czy ci nowi ludzie chcą... Ale mam wrażenie, że ci nowi ludzie się trochę skończyli. W sensie... Kogo jeszcze Kamek chciałbyś zobaczyć? Ja bym zobaczył zobaczyć Kamyka. Nie ma, nie, ale tak, nie, ale tak szczerze. Kogo chciałbyś jeszcze zobaczyć, kto nie był, a mógłby być? Moim zdaniem taka szansa jest tylko na 20, kiedy oni rzeczywiście dadzą jakiś w ogóle absurdalny pitos, nie wiem, Freeze'owi i... Freeze kontra Czajnik, let's go. Freeze kontra Czajnik, bo chciałem powiedzieć Freeze i Blowek, ale to jest niemożliwe ze względu na to, że no to by było chyba rozmiarowo, tak jak kojarzę, jakbym ja miał się bić z tobą, jeżeli chodzi o zasięg, no to jest bez sensu, nie? Więc wydaje mi się, że Freeze i Czajnik to na przykład tam by mogła być... duża walka pod względem, no bo Freeze tak naprawdę, jeżeli chodzi o rywali, ma ich o tyle ograniczonych, że no jest, no nie straszy rozmiarem, prawda? Więc tak. Tutaj tych trzeba by było szukać wśród tych, no, niższych youtuberów. Znam takiego 1,69 m, 2 miliony i wychodzę. To mówisz, że ogólnie to byś nie wyszedł, bo byś się zefrał w gacie, ale za 2 miliony byś założył pieluchę. Oczywiście, tak, że tak. Tak. Za 2 miliony mógłbym naprawdę się bić w pielusze, nie? Spoko. Nie masz świadomości, co ty... Ja to za każdym razem powtarzam. Ty nie masz świadomości, co ty byś zrobił za 2 miliony. Naprawdę. No. Obiecuję ci, ty nie... Realnie, nie, wiesz. Nie, realnie, stary. Jakbyś... Ty byś powiedział, że czegoś nigdy nie zrobię, ale ktoś by położył te pieniądze przed tobą. I powiedział, to jeżeli by to nie było coś... Ale nawet pewnie, gdyby coś było bardzo złego i tak byś to zrobił. Zajrzałbyś w najczarniejszą przestrzeń swojej duszy. Gwarantuję ci. A wiesz, co jest najlepsze? Że większość ludzi zrozumiałaby, że to zrobiłeś, gdyby stanęła przed taką sytuacją potem jak ty. Oczywiście, to, że tak. Co byście najgorszego zrobili za 2 miliony? Piszcie w komentarzach na YouTube, ja chętnie sobie poczytamy. No, wyszedłbym do ringu z Kamykiem. Nie, z Najmanem. Ale... No dobra, no to może nie za 2 miliony, może nie za 2 miliony, ale też za sporo milionów Arsenal sprowadził do swojego zespołu Declana Rice'a za 116 milionów, Kaja Havertza za 75 milionów i efekty są widoczne gołym okiem, bo ekipa Mikela Artety w meczu o tarczę myszki Miki, tarczę wspólnoty, pokonała The Citizens, muszę powiedzieć, tak zaskakująco emocjonującej końcówce, że nawet FA się zaskoczyło. Ale cały mecz, powiem ci szczerze, trzymał mnie tak w napięciu. O matko, jakie to było widowisko. Niesamowite jest to, że, drodzy widzowie, reasumując, Arsenal wyrównał wynik spotkania w absolutnie ostatniej możliwej sekundzie, w sensie padła bramka i sędzia skończył mecz 10-5 sekund później po trafieniu, a FA, czyli oficjalny profil Angielskiej Federacji Piłkarskiej, udostępnił przed bramką Arsenalu zdjęcie na swoim profilu z Kylem Walkerem, że that winning feeling, kiedy się wygrywa kolejny puchar, więc całkiem zabawne. Czy ja mogę najpierw zacząć od sprowadzenia na siebie hejtu, czy nie mogę? Tak, zacznij, jasne. Bo chciałbym tylko wrócić do dyskusji, nie pamiętam jakiej, o wartości Carabao Cup i o tym, jaki to jest nieprawdopodobnie istotny puchar. Chcę tylko zauważyć, że tarcza wspólnoty, dobroczynności, jak zwał, tak zwał, to jest tak naprawdę odpowiednik superpucharu w Anglii. Tam mierzy się zwycięzca FA Cup oraz mistrz Anglii. Wiadomo, City wygrało FA Cup i wygrało mistrzostwo Anglii, więc wydawałoby się... Słucham? Więc wtedy walczy wicelider, nie? Więc wydawałoby, nie no, wydawałoby się, że wtedy jak masz drugi puchar w kraju, który jest tak prestiżowy, no to powinien zwycięzca tego pucharu zawalczyć w superpucharze. Nie, okazuje się, że bycie wiceliderem nawet jest bardziej wartościowe, że przegranie
Ligi jest bardziej wartościowe niż Carabao Cup. Według Ligi. Więc jakby myślę, że to kończy dyskusję na temat wartości tego jakże prestiżowego trofeum. Słucham drodzy dalej pytań. Drodzy widzowie, wiem, że tęskniliście za Kajtkę. On za wami też tęsknił. Ale naprawdę. To są fakty. Kajtek fakty. To tak nie ja to wymyśliłem. Jak na nie ja to wymyśliłem. Jacob napisał, hej chłopaki, kto we wtorek wbija na podcast? Kajtek napisał, pół sekundy później, wbijam w chuj. I to, i to jest cytat. To są pomówienia, widzowie, to są pomówienia. Ojejku. No ostatecznie, fakty są takie, że tak, Arsenal wygrał tą tarczę dobroczynności, przez to, że ta tarcza dobroczynności jest takim meczem właśnie dobroczynnym. Nie, to jest po prostu jest... miłe zakończenie pre-sezonu, znaczy takie troszkę bardziej uroczyste zakończenie pre-sezonu. Jakby nie dopisujmy tutaj, nie wiem, że Arsenal zdobył trofeum, ale... miło sobie coś podnieść, ale to jest tak samo jak podnosisz Emirates Cup. Myślę, że Harry Kane z utęsknieniem siedział przed telewizorem i patrzył, o, ale by to było. No, tym bardziej, że Tottenham odrzucił kolejną oficjalną ofertę Bayernu Monachium za Harry'ego Kane'a, która wynosiła teraz 120 milionów euro. Ale Levy mówi, nie. Nie, ale tak podsumowując ten mecz, jeżeli mogę, to tak. Miło sobie coś podnieść. Na pewno dla Arsenalu bardziej wartościowe jest w końcu niebycie pobitym przez Manchester City i to jest, myślę, że każdy z tych zawodników najbardziej cieszył się z tego, że w końcu dało to jakiś sygnał. Mhm. Właśnie i mental, ale jeżeli chodzi o same, nie wiem, wyciąganie wniosków na cały sezon i tak dalej, to chcę tylko przypomnieć, że Pep Guardiola przegrał trzeci raz z rzędu, chyba, tarczę wspólnoty? No tak. I nie oczywiście. Wydaje mi się, żeby jakoś przerażało go to w kontekście niewygrania kolejnej Ligi Angielskiej, którą moim zdaniem Manchester City wygra po raz Manchester kolejny, biorąc City pod uwagę... faworytem do spadku przegrali tarczę dobroczynności. Nie, no ale biorąc pod uwagę tego Guardiola i tak dalej, wydaje mi się, że to jest bardzo kolejny taki impuls, który sprawi, że oni znowu wygrają ligę. No niestety Premier League zmierza w stronę Bundesligi, jeżeli chodzi o atrakcyjność. Znaczy może atrakcyjność będzie, ale jeżeli chodzi o monopol to jest to raczej coś wysoce zauważalnego. Kajtek, bardzo gorąco było na Twitterze na temat pewnego niemieckiego, no i właśnie, jak to nazwać? Napastnika, pomocnika, skrzydłowego zawodnika, który nigdy nie gra na swojej pozycji, niezależnie od tego, jak jest ustawiony, ale przed podcastem jeszcze chwilę rozmawialiśmy i ty powiedziałeś, że ty jesteś absolutnie, absolutnie zadowolony z postawy Kaja Havertza, więc proszę bardzo, wyklaruj. Bardzo jestem zadowolony, ponieważ uważam, że Kai Havertz daje Arsenalowi to, czego nie dawał żaden z zawodników z zeszłej kadry. Natomiast, zanim powiem to, co chcę powiedzieć, nadal ja jestem bardzo rozczarowany tym, że Arsenal nie ściągnął napastnika. Ja osobiście za każdym razem, jak słyszę plotkę transferową, to myślę sobie Randal Kolumwani. Mhm. To jest piłkarz, którego ja strasznie chciałbym zobaczyć w Arsenalu, bo problem kanonierów jest taki, że mamy Jezusa, ale Jezus nawet w formie ma nadal nie jest ze skutecznością. Nadal nie jest gościem, który... To jest gościu, który gwarantuje ci świetne funkcjonowanie ataku, ale nie gwarantuje ci goli jako dokładnie on. Tak. Kai Havertz bardzo... gwarantuje przytrzymanie piłki, świetne ustawienie się, rozegranie. Ale nie gwarantuje goli jako on. Dokładnie tak, więc to jest trochę paradoks, że przy tych całych problemach ze skutecznością Arsenalu z zeszłego sezonu, o których zresztą wspomniałeś, ściągnięty został napastnik, który jest definicją nieskuteczności de facto, jeżeli chodzi tylko bezpośrednio Kai o wykończenie. Havertz, tylko właśnie tu, do czego chciałbym teraz przejść, Kai Havertz daje ci wreszcie opcję przytrzymania tej piłki z przodu. Do tej pory takiego zawodnika w Arsenalu nie było. I to jest coś, co jest mega potrzebne, chociażby w meczu z takim Manchesterem City, kiedy jak już weźmiesz tą piłkę, wyjdziesz z tych faz pressingu, jak już starasz się przejść na ich połowę, a nie masz jeszcze wszystkich zawodników zaangażowanych do tego ataku, no to tę piłkę musisz przetrzymać. I Kai Havertz robi to świetnie. I to jest coś, co jest naprawdę Arsenalowi potrzebne. Ja mam sobie, wypisałem sobie dwa takie ustawienia z przodu, które opisałem sobie jako ekscytacja i jako bezpieczna nuda. I wczoraj Arsenal grał jako bezpieczna nuda, czyli z tyłu był Thomas Partey, w pomocy był Thomas Partey, Declan Rice, Martin Ødegaard. Mhm. Na z przodu Martinelli, Havertz oraz Saka. To nie gwarantowało nam fajerwerków, ale gwarantowało bezpieczeństwo i taką danie sobie szansy na to, żeby wreszcie nie trzeba było liczyć na jeden zryw skrzydłowego, tylko żeby Arsenal miał ten build-up w akcji z tak silnym rywalem. I moim zdaniem ta nazwana przeze mnie bezpieczna nuda to jest coś, co będzie właśnie tym pomysłem Arsenalu na mecze z tymi
naprawdę mocnymi rywalami. A to, co nazwałem ekscytacja, to jest z tyłu Thomas Partey lub Declan Rice i z przodu w pomocy Havertz z Odegaardem jako ci pomocnicy wspierający ofensywę, czyli Martinelliego, Jesusa i Sakę. I wtedy uważam, że jeszcze bardziej Kai Havertz będzie przydatny na tej pozycji, którą grał chociażby Granit Xhaka w zeszłym sezonie. Nie? Więc ja powiem tak, jak ogólnie nie byłem do końca, może nie tyle przekonany, co nie do końca widziałem aż tyle pozytywów z transferu Havertza. Teraz po tym meczu naprawdę zaczynam je widzieć i zaczyna to do mnie przemawiać. Jeżeli chodzi o tą skuteczność, nie oszukujmy się. W tej jednej sytuacji on miał dwie sytuacje w polu karnym. Jedną, kiedy w ogóle wziął, obrócił się z piłką, z rywalem na plecach. Uważam, że wycisnął z tego praktycznie max. Tutaj było złe podanie od Bena White'a bodaj. I tu w ogóle nie można mieć pretensji. No i to, co wpakował prosto w Ortegę, to powinno być pod ladę. To powinno być pod ladę i tutaj nie ma dyskusji, to powinien być gol, nie albo przynajmniej... Nie ma usprawiedliwienia nawet na to nie, zagranie. Nie, nie, to powinien być gol, albo przynajmniej zdecydowanie lepsza próba, nie? Ale to jest jedyna rzecz, do której mogę mieć zarzut. A tak naprawdę, patrząc tylko i wyłącznie na ten mecz, jakby absolutnie nie wysnuwając dalszych wniosków, w tym konkretnym meczu Kai Havertz był lepszym piłkarzem niż Erling Haaland. Dał drużynie więcej niż Erling Haaland. To jakby... Ja uważam, to jest że... Tylko, to jest tylko i wyłącznie malutka próba i absolutnie na przestrzeni całego sezonu się nie sprawdzi, ale ja jako kibic Arsenalu jestem zadowolony, a najbardziej jestem zadowolony z grania linii defensywnej, bo to jest kolejny raz, kiedy... Znaczy, bo to jest kolejny raz z rzędu, kiedy oni grali w tym ustawieniu, ale ta linia defensywna, naprawdę, muszę powiedzieć, która wyszła od początku, to było coś, nie? Ja uważam, że Kai Havertz nie będzie receptą jakby na bolączki w ofensywie i to zdecydowanie. To nie jest ten zawodnik, którego Arsenal potrzebował, jeżeli chodzi o zaleczenie problemów ze skutecznością. Kai Havertz, ustawienie się z piłką, zagranie tej piłki na plecy czy jakieś przyjęcie pokazywał jeszcze wcześniej w londyńskiej Chelsea. Ale to, co u niego zawsze bolączką było największą, to jest to, co po tym pierwszym meczu de facto nie widzę jeszcze jakiegoś takiego symptomu wielkiego przebudzenia pod batutą Mikela Artety. Oczywiście to jest tak, jak sam powiedziałeś, de facto finish pre-sezonu, więc jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, by to oceniać, ale uważam, że na obecną chwilę Kai Havertz zagrał w tym meczu dokładnie tak, jak grał wcześniej w Chelsea. Pokazał to, co pokazał wtedy. I to mnie cieszy. Bo dla mnie Kai Havertz nie jest piłkarzem na 3-0 zwycięstwo z Manchesterem City, ale jest piłkarzem, który wreszcie sprawi, że Arsenal z Manchesterem City nie przegra, nie wiem, 4-1, a może wygra 1-0. I to jest moim zdaniem albo ta różnica. Albo po rzutach karnych chociaż. Ale to jest moim zdaniem ta różnica. Czyli że... jesteś pozytywnie ogółem nastawiony po tym finale tej tarczy, tak? Tak, ja jestem pozytywnie... Chociaż mecz był tragicznie nudny. Jakby tempo tego meczu to było co? Połowa tempa meczu Premier League? Tak realnie może wydaje tak mi się. 30% nawet no, z momentami. Więc jakby tutaj ja nie mam absolutnie podejścia wow, zdobyte trofeum i tak dalej, ale to co zobaczyłem jeśli chodzi o Kaja Havertza, mnie osobiście nastraja bardzo pozytywnie, bo wydaje mi się, że wczoraj, czy tam przedwczoraj, zobaczyliśmy, czy dla was przedwczoraj, zobaczyliśmy bardzo taką pragmatyczną twarz Arsenalu, której absolutnie ten zespół nie miał w zeszłym sezonie przez to, jak był skonstruowany, ale ja nadal chciałbym zobaczyć dziewiątkę kupioną przez Arsenal, bo nawet myślę, gdyby nadal było tej... to kosztem Ediego Nketiaha i... No i ciekawy jestem, czy Balogan odejdzie, ale to z Baloganem to jest zupełnie inny temat, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy piłkarz, jeżeli będziemy rozmawiali o tych transferach, które się wydarzyły, jeśli chodzi o wycenę zawodnika. Ja jedynie tylko taką konkluzją końcową powiem, że w trakcie tego meczu zajrzałem sobie trochę na stronę kanonierską Twittera i widząc już dywagacje, to mało powiedziane, ale kłótnie pomiędzy społecznością kanonierów na temat tego, na jakiej pozycji gra Kai Havertz i że on nie gra na swojej pozycji, to ja mogę tylko życzyć kanonierom powodzenia na przyszły sezon. Arsenal zbudował kadrę, ale fanbase, ale fanbase kibiców Arsenalu jest idiotyczny jak każdy inny fanbase kibiców na Twitterze. Więc... Kajtek wraca na podcast w wielkim nie, jakby żaden fanbase nie jest na Twitterze, nie jest kurczę miarodajny, jeżeli chodzi w ogóle o cokolwiek. Arsenal ofensywą transferową zbudował kadrę, która wydaje się mieć rywalizować nie tylko z Manchesterem City w Premier League, ale także spowodować, żeby kanonierzy nie tylko zaznaczyli swoją przygodę w Lidze Mistrzów, ale też może i faktycznie tam sensownie zaistnieli. Transfery to chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, ale za to fanbase'y na X-ie, to tam można przeczytać dużo.
No i teraz już wszystko wiadomo. Jeżeli chodzi o transfery, jeżeli mówisz surrealistyczne kwoty, no to myślisz Premier League, ale w lidze hiszpańskiej miał miejsce wczoraj rekordowy transfer. No i jeżeli Liga Hiszpańska, no to widzę, że Adrian Kamyk-Hadekamiński, już się pojawiła jego panika w oczach, bo mówił, tak, już nie wiem, o kim mówię. Rekordowy transfer. Kamyk, Girona ustanowiła rekord transferowy klubu, kupując za 14 milionów Artema Dovbyka z Dnipro. Tak, właśnie to przed chwilą sprawdzałem sobie na Transfermarkt i też widziałem ten transfer. Dobrze, niech zespoły w lidze hiszpańskiej się budują. I tak wiadomo, że walka będzie między trzema klubami, Atletico, Barceloną i Realem Madryt. Dwoma klubami. No dobra, to już zrzućmy to na dwa kluby. Jakby od miesiąca co tydzień mówimy o tym, czy w końcu Kylian Mbappé trafi do Realu Madryt. W tym momencie dajemy bana na słowo Kylian Mbappé. Dobra, Lotteo, właśnie chciałem to powiedzieć, Lotteo. Musisz powiedzieć o sytuacji transferowej w lidze hiszpańskiej poza Kylianem Mbappé, bo Kylian Mbappé jest nadal w lidze francuskiej. No i to jest... czekaj, patrzę na to, co mam pod ręką. No nie mam... Oj, czekajcie, bo uderzyłem mikrofon. No nie mam żadnego transferu z Ligi Hiszpańskiej przygotowaną na teraz. Liga Hiszpańska jest tak smutna. To, co robią te przepisy. Przecież oni muszą się pytać władz Ligi, czy mogą zaparzyć sagę trzeci raz. Nie przekroczy finansowego fair play. Przygotowane zestawienie, bo teraz w najbliższy piątek ruszają trzy z takich czołowych lig, nie mogę powiedzieć top 5, bo ligę już nie jest top 5 ligą, tylko jest top 6. Top 5 jest Eredivisie holenderskie, ale na przykład w Premier League top 5 transferów. To ja wam powiem tak, najniższy z tych transferów w Premier League to jest Dominik Szoboszlai, czyli 70 baniek. Najniższy transfer w lidze francuskiej to jest Kangin Lee za 22 miliony. No ale dobra, ale Loic powiedz Badé mi... za 12. No ale powiedz, w lidze francuskiej uważam, że powinniśmy zobaczyć na transfery poza Paris Saint-Germain. Tylko ja teraz mówię, Kajtek, o top 5 największych kwotach na obecną chwilę, w tym momencie. Ale właśnie, ale to jest to, co mówię. To moim zdaniem to trzeba zobaczyć na transfery poza Paris Saint-Germain, bo ono jest... Ale PSG też wydaje, tak jak pomyślisz sobie, tak patrzysz na całą kwotę, popatrzysz na transfery PSG, to jest tego naprawdę, naprawdę dużo wydanych pieniędzy, ale jednostkowo na poszczególnych zawodników... No wczoraj wydali 80 na Gonçalo Ramosa. To jest sensownie, a czy to już jest jakby oficjalka, bo ja tego nie liczyłem do tego, bo jeszcze nie było oficjalki z Ramosem. Okej. Więc. Ale PSG ciekawe transfery robi, no Dembele za darmo. Bo to 50 milionów, to uważam, że jeżeli on zagra... Ekitike za 28 baniek, Lucas Hernandez 45, to nie są aż takie kwoty, do jakich moglibyśmy się spodziewać po Paris Saint-Germain. To prawda. Tak. Nie wiem, co więcej mogę ci powiedzieć, to prawda. Ale z drugiej strony, PSG trochę nie ma jak kupić droższych piłkarzy, bo nikt tam nie przyjdzie. Droższy. W sensie, oni kupują piłkarzy, którzy chcą przyjść, a coraz mniej piłkarzy chce przyjść do Paris Saint-Germain, bo... Po co? Na całe szczęście zespół to dawał jego, jesteś już się skontaktował bo jeżeli jesteś poważnym jeżeli jesteś poważnym piłkarzem, to nie myślisz o Paris Saint-Germain, patrząc na to, co się tam dzieje w ostatnich latach. A jeżeli jesteś piłkarzem, któremu zależy na pieniądzach, to interesuje cię Arabia Saudyjska. No realnie pod tym względem, no po co miałbyś iść do Paris Saint-Germain, żeby się znowu w tym kiślu dziwnym maczać i po trzech sezonach chcieć stamtąd uciec, ale nie wiadomo w sumie jak? No dajcie spokój. To ja się zgadzam tutaj z Kozą, że jeżeli chcesz iść po pieniądze, to idziesz do Ligi Saudyjskiej, tam Al-Hilal przecież ma w topce transferów Malcolm właśnie za 60, teraz sobie sprawdzam, do tego dokładasz Rubena Nevesa za 55 i Milinkovic-Savic za 40. To oni są w top 20. Tam poszedł teraz ten Roger Ibanez z Romy. To jak ja bym był Rogerem Ibanezem z Romy i miałbym ofertę z Paris Saint-Germain, a miałbym ofertę już z Arabii Saudyjskiej na pewnie dwa razy czy trzy razy większe pieniądze, to już bym poszedł do tej Arabii. Już bym naprawdę się nie oszukiwał, że chodzi o futbol, tylko bym wziął rzeczywiście te pieniądze. Inaczej, gdyby się, nie wiem, zgłaszał Manchester United i zespół z Arabii Saudyjskiej. Ale jak się zgłasza po ciebie i PSG, i zespół z Arabii Saudyjskiej, to moim zdaniem teraz lepiej wybrać już ten hajs. Jeszcze kiedyś, jeszcze 3-4 sezony temu, to jeszcze nie było takie, żebyś wybrał właśnie, znaczy no, Saudyjska jeszcze nie była aż tak w futbolu widoczna, ale to PSG miało jakiś tam potencjał na to, że wiesz, mieli Neymara, Messiego i zaraz i Mbappe, tutaj ten zespół dobrze wyglądał i był plan wygrać Ligę Mistrzów, no i to wszystko już się zesrało i już tego nie będzie, więc...
Wspomniałeś wcześniej o Manchester United. Manchester United skusił nie kogoś, kto był kuszony przez Ligę Saudyjską, a skusił pewnego skandynawskiego napastnika. Niektórzy dosyć ironicznie mówią, że to jest Erling Haaland po wojaku. Rasmus Højlund, Duńczyk, za 75 milionów euro zamienia Atalantę Bergamo, strzelając w tejże Atalancie Bergamo 10 bramek. A nie 9? Manchester United. O, a Kajtek, mi się wydawało, że 9, ale nie chcę tutaj ten. Ale to jest różnica, momencie... to już jest różnica. Masz rację, przepraszam, ale masz chyba, Kajtek, rację, ale zweryfikuję to, bo zasiałeś teraz ziarno wątpliwości. Rasmus Højlund. W całej publicystyce, masz rację, 9, było 9. Oczywiście, 9, no 9 i 4 asysty, przepraszam, w 32 spotkaniach. Czyli to jest bramka co 205 minut. Tak, i w ogóle to jest ciekawy piłkarz, bo jak przychodził, na przykład odchodził z Danii od siebie, to chyba w tamtej lidze na przykład nie strzelił w ogóle gola. To jest bardzo ciekawy piłkarz, bo tak naprawdę Manchester United, troszeczkę jak Chelsea, kupuje za duże pieniądze, chociaż Chelsea za Jacksona tam dała mniej, ale Manchester United kupuje dobrą drugą część sezonu i wiążącą się z nią obietnicę tego, co będzie dalej. I to jest... bardzo ryzykowny ruch. To jeżeli im wypali... Ta obietnica z Jacksonem się wiązała jeszcze z ostatnimi dwoma miesiącami de facto, bo to nawet nie można powiedzieć, że końcówka sezonu u Jacksona była dobra, tylko tam były te ostatnie dwa miesiące w lidze hiszpańskiej naprawdę, naprawdę obiecujące. Ale nie odbiegajmy od tematu Rasmus Højlund. Jeżeli odpali, to zrobili fantastyczny deal, no ale jak nie odpali, to... To nie zrobili fantastycznego. No. Nie, no ja jestem ciekawy w związku z tym w ogóle sytuacji Florijana Balogana w Arsenalu, bo to jest dla mnie niesamowite, bo Arsenal ma w swoich rękach potencjalnie, moim zdaniem, patrząc na to, co się dzieje na rynku, gracza wartego około 90 milionów euro, a znając Arsenal sprzedadzą go za 30. No bo chciałem powiedzieć, no bo, że za 40 w porywach. No bo jeżeli Balogan strzelił w lidze francuskiej, uważanej za lepszą ligę niż portugalska, więcej goli niż Gonçalo Ramos, jeżeli Balogan zdobył więcej goli zdecydowanie w lidze francuskiej niż Højlund w lidze włoskiej, jeżeli Balogan jest też bardzo dużym asetem marketingowym przez to, że jest teraz najlepszym amerykańskim piłkarzem, no bo jest teraz Amerykaninem i też sprowadza to zainteresowanie amerykańskich kibiców, co było widać chociażby podczas tournée Arsenalu, no to Balogan jest warty bardzo dużo pieniędzy. A Arsenal, no teraz tak to Arsenal odrzucił z miejsca propozycję AS Monaco, które oficjalną ofertę transferową złożyło za Balogana. Nie jest wiadomo jaką kwotę, ale oficjalnie AS Monaco złożyło propozycję. No ale mówi się transferową o price tagu 50 milionów funtów na Baloganie, co uważam, że patrząc na ceny za tych piłkarzy, jest śmieszne. Kamyk, transfery, co jeszcze jakaś konkluzja? Bo coś widzę, że się drapiesz po głowie. Czy albo ziewasz. Nie no, jakby już myślę, że jeżeli chodzi o transfery większe gdzieś tam na tym, no jeszcze Jan Sommer sobie przeszedł gdzieś tam do Interu z takich transferów, które się wydarzyły za... No Napoli obrońcę kupiło, nie? Skamaka wrócił do Włoch, do Atalanty. Mhm. No i w sumie z takich ostatniotygodniowych, no to o wszystkim chyba pogadaliśmy. Nie. Drodzy widzowie, zatem, skoro o wszystkim pogadaliśmy, życzę wam, chciałbym najpierw podziękować wam, panowie, oczywiście za ten podcast. Kajetan, Koza Sport Kaźmierski. Bardzo dziękuję. Adrian Kamek, HD Kamiński. Ja bardzo dziękuję Kozie, że mnie obudził. I wam, drodzy widzowie, na koniec tego podcastu życzę, żebyście nie skończyli jak londyńska Chelsea, która kupiła Christophera Nkunku za 60 milionów, a ten żal w ostatnim meczu strasznie preseasonowym połamał się na kilka strasznie miesięcy. Mi go żal. Nie lubię Chelsea, no bo za co, ale Christophera Nkunku lubię i nikomu źle nie życzę i kurczę, tak mi jest go żal. No. Naprawdę szkoda. Krzysiek, trzymaj się. Trzymajcie się, wy też, na razie, cześć. Hello. Nie, ale serio szkoda tego Nkunku, naprawdę.